Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich Państwa z Lublina. Czas. Czas to pieniądz. Tempus fugit. Czas ucieka, wieczność czeka. Trzeba więc czas dobrze wykorzystać, zagospodarować. Ostatnio słychać utyskiwania bądź aluzje podszyte żalem świeżo wybranych posłów do Parlamentu Europejskiego, że w strasburskiej i brukselskiej izbie są ograniczani czasowo. Dostałem lub dostałam tylko minutę, ogłaszają urbi et orbi. Tyle mądrości mogę przekazać Polsce i Europie, a dali mi tylko 60 sekund. Nie doprecyzowują jednak, kto dał lub też ograniczył ich czasowo. Słuchaczom i czytelnikom pozostawiają zazwyczaj domysły, ukierunkowane. To pewnie przemożne siły całego Parlamentu Europejskiego, które za nic nie chcą dopuścić, aby choć o pół minuty dłużej mogły wybrzmiewać na sali plenarnej tak odważne i niezwykle celne, błyskotliwe tezy, które oni głoszą. Dlatego w domyśle ci europosłowie są rzekomo administracyjnie ograniczani przez tajemne siły Europarlamentu. Nic bardziej mylnego oczywiście. Bez względu na rodzaj i tematykę debaty, to znaczy czy dotyczy ona Brexitu, praworządności w Polsce, czy też roli i znaczenia cyrku w Unii Europejskiej albo muszli dwuklapkowych, wszystkie tytuły debat prawdziwe, uczestniczyłem w nich. Konferencja przewodniczących Parlamentu Europejskiego, w skład której wchodzą przedstawiciele wszystkich grup politycznych, ustala czas trwania poszczególnych debat. Godząc się na przykład na półtoragodzinną debatę, do dyspozycji europosłów pozostaje 90 minut. Minuty te dzielone są na grupy polityczne, łącznie z grupą niezrzeszonych. Koniecznie trzeba odnotować, że najwięcej czasu otrzymuje największa grupa polityczna, a najmniejsza grupa najmniej czasu. Taka zasada stosowana jest w Parlamencie Europejskim od kilkudziesięciu lat. Dlatego na początku kadencji wielu zabiega o przyciągnięcie do grupy jak największej liczby europosłów. Jeśli na przykład polska delegacja tzw. Zjednoczonej Prawicy nie była w stanie porozumieć się z węgierską delegacją Fideszu Viktora Orbana albo włoską delegacją Ligi Matteo Salviniego, o innych możliwościach już nie wspominając, to uplasowała się jako jedna z najmniejszych, czyli najmniej znaczących grup w Parlamencie Europejskim. Jest dopiero szóstą co do wielkości grupą, mimo że Polacy zwiększyli swoją liczebność do 26 europosłów. W poprzedniej kadencji było tylko 20 Polaków w grupie EKR, ale cała grupa była trzecią co do wielkości siłą w Parlamencie Europejskim. Otrzymywała też więcej czasu podczas debat w sali plenarnej. Jeśli więc wspomniane 90 minut przeznaczone na całą debatę podzielimy na 8 grup politycznych, to okaże się, że największa grupa otrzyma do dyspozycji 30 minut, mniejsza 15, a jeszcze mniejsza 7 minut. Wówczas od decyzji kierownictwa grupy zależy, czy te przykładowe 7 minut podzieli na 7 osób po 1 minucie, 3 osoby po 2, 2,5 minuty, czy też cały czas 7 minut odda jednej osobie. Notabene pisałem już o tych regułach ponad 2 lata temu w jednym z katolickich tygodników. Jak widać, prosta ta wiedza wciąż trudna jest do przyswojenia przez wielu europosłów. Byłem świadkiem, jak w sali plenarnej w Strasburgu przemawiał bodajże włoski europoseł, który miał do dyspozycji 1 minutę. Gdy czas swój przekroczył, prowadzący obrady przewodniczący stukał młotkiem, zachęcając mówcę do zakończenia wywodu. Wobec braku reakcji wyłączył mu mikrofon. W odpowiedzi rzeczony europoseł wykrzykiwać zaczął, że jest to brutalne ograniczanie swobody jego wypowiedzi. Panie pośle, spokojnie odparł prowadzący obrady. Pańska grupa otrzymała w tej debacie kilkanaście minut. To, że panu przydzieliła tylko 1 minutę, to już nie moja wina. Ja tylko pilnuję czasu. Z pretensjami proszę się udać do szefa swojej grupy politycznej. Jak znam parlamentarne życie, szefa swojego klubu europoseł nie tarmosił, a we własnym kraju jawił się jako unijny męczennik. Warto odnotować, że dla wielu europosłów przemawianie na sali plenarnej i czas, jaki na nie otrzymują, stanowi jedną z największych wartości. Czas to pieniądz, jak się rzekło. Stąd starają się powiększać grupy polityczne, aby mieć więcej czasu. Z drugiej strony, większa grupa to większa liczba chętnych w kolejce do przemawiania.
Mała grupa, jak wspomniałem, otrzymuje mniej czasu w parlamencie, ale to też mniej osób do zarządzania innymi wspólnymi grupowymi funduszami. Nie wszyscy, zwłaszcza nowi europosłowie, muszą wiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi. Znam takich, którzy nie zorientowali się nawet po 5 latach, czyli pełnej kadencji. Jakby im teraz powiedzieć, że jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o, to niektórzy też by się nie zorientowali. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Szczęść Boże.